naszej kąpie. Dzień dobry, znajdujemy się w Mielnie, sezon letni już się rozpoczął, jak Państwo widzą. Na panoramie multum ludzi, wszyscy szczęśliwi, cieszą się, bawią, po prostu łapią radość życia. A my mamy zadanie porozmawiać z nimi, dlaczego akurat Mielno oraz co przyciągnęło ich uwagę. Dzień dobry. Dzień dobry, jak Pani spędza długi weekend? Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, dużo ludzi, piękna pogoda przede wszystkim. No, fajnie, tu jestem pierwszy raz. Zawsze jeździłam do Kołobrzegu. Naprawdę fajne miejsce. Słyszałam, że tu jest bardzo fajnie, więc stwierdziłam, pojadę, zobaczę, jak tu jest. No i faktycznie, bardzo młodzieżowe, bardzo młodzieżowa miejscowość i takie miejsce, naprawdę. Ludzie się bawią. Tak. Za chwileczkę. Jeszcze jedno pytanie. Coś poza jeszcze plażą? Czyli ja ogólnie to tak opalam się, spaceruję, jeżdżę rowerem, pojechałam sobie tutaj do Kołobrzegu, tak jak mówiłam wcześniej, byłam też w Ostroniu Morskim pół dnia, także tak, no, tak aktywnie, bardziej spokojnie. A skąd Pani do nas przyjechała? Warszawy. Jak spędzacie długi weekend? Przede wszystkim na plaży. Na plaży słoneczko dopisuje, miała być gorsza pogoda, jest lepsza, więc jest dobrze. Jak woda? Woda cieplutka, kąpiemy się z dzieciakami, fajnie jest. A co sprawiło, że akurat Mielno? Przypadek. Skąd przyjechaliście do nas? Z Olesna, opolskie. No jak widać, bardzo pozytywnie z rodziną moją wspaniałą, z córką, z mężem, jest rewelacyjna pogoda, dużo ludzi, no nic lepszego. Głównie plaża, czy jeszcze jakieś inne atrakcje? Plaża, głównie plaża, tak. I jak woda? Byłam z mężem, oczywiście na początku zimno, ale później jak już weszliśmy, było wszystko rewelacyjnie, tak, pozytywnie. A jak się podoba Mielno? Czy Pani pierwszy raz jest tutaj z rodziną? Pierwszy raz jestem, tak. A skąd Pani pochodzi? No, z województwa wielkopolskiego, niedaleko Gniezna. Ale jeśli chodzi o wrażenia, to Mielno jak najbardziej takie imprezowe, można powiedzieć. Dużo się dzieje, wiele można zobaczyć, no i jak widać plaża super, fantastycznie. Jest bardzo fajnie, z kolegą bawimy się bardzo dobrze, jest super. Czyli nie tylko plaża, ale również i zabawa w nocy, wieczorem. Dokładnie, dokładnie. Wieczorem mamy też dużo fajnych rozrywek, typu bajka, świetny klub, można się dobrze zabawić. A jak ogólnie oceniasz Mielno? Jest super. Bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie. A skąd jesteście? Z Poznania. Z Poznania. I to jest pierwszy raz, kiedy jesteście w Mielnie, czy już wcześniej byliście? Nie, bywaliśmy tutaj prędzej też nieraz. Co roku praktycznie. Lubimy tu wracać. Czyli to jest taki obowiązkowy przystanek w wakacje. Dokładnie. Dokładnie. Co roku Mielno, jak najlepsze balety. Musi być. A Mielno niszczy każdego? Czy was nie? Nie, nas nie niszczy. Nas tylko... Sponiewiera. Sponiewiera. Jak się bawi, to się bawi na całego. Dokładnie tak. Jak ci się podoba Mielno? Mielno ogólnie fajna miejscowość. Przyjechaliśmy ze Śląska, bawimy się dobrze, właśnie z kolegą jestem. Mielno uczy życia. Co Ciebie nauczyło w takim razie? Ręku. Mnie nauczyło? Co by mnie to nauczyło? Przetrwania, po pierwsze przetrwania. A gdzie to idzie? Dojdzie Koszalin, tak? TV? Tak? Co mam powiedzieć ciekawego? Tu jest pięknie, powiem tak, jest pięknie, jest plaża, jest woda, jest słońce, opaliliśmy się pięknie. Są kluby, ale... O, ładne kobiety. A po pierwsze, chcę pozdrowić Górny Śląsk. Jeżeli to pani puści. Oczywiście! Tak. Ale na Górnym Śląsku są ładniejsze jeszcze. Ja bym chciał powiedzieć, że ogólnie. To nie wiem. Mielno mi się spodobało tym, że jest wiele atrakcji, a jest tak naprawdę małe miasto, nie oszukujmy się, ale jest wiele atrakcji. Mamy kluby są. Kluby może super jest. Naprawdę, na wakacjach. Nie żałuję, że się tutaj wybrałem.
Pierwszy raz jesteście. Pierwszy raz, tak. Ja jestem pierwszy raz. Ale na pewno nie ostatni, na pewno nie ostatni. Na pewno nie, na pewno nie ostatni. Ja teraz Mielno obowiązkowy przystanek. Oczywiście, co wakacje. Tak myślę, ale dopiero sezon się zaczyna, to ja się powiem tak szczerze, bardzo dużo ludzi jest na plaży, co dopiero będzie w lipcu i w sierpniu. A przyjechałeś tylko na ten weekend, czy dłużej? Przyjechaliśmy na 5 dni ogólnie, przyjechaliśmy w piątek i... Poznaliśmy pięknych poznaniaków. Mamy... Nasze chłopaki z Lecha Poznań, my z Górnika Zabrze, nie oszukujmy się, jesteśmy z Górnika, mamy gdzieś wszystkie... My kochamy każde kluby, ale Górnik ponad życie i Lech Poznań. Lech Górnik na zawsze szanuje wszystko, szanuje wszystkich tutaj ludzi. Ja ich lubię, ja ich szanuję. To są moi przyjaciele. Mimo to, że mają na przykład parowane LGBT, ja ich szanuję naprawdę, to są moi przyjaciele. No bardzo ładnie. Tu jesteśmy właśnie z córką, z Wnusią, jesteśmy w Mielnie. Dziewczyny przyjechały z Poznania wczoraj, akurat mamy pogodę, także jest wspaniale. No proszę zapytać, jak one się czują. Także... I dlaczego akurat Mielno? No bo po prostu Wnusia wybrała, tu jest piękny ten, no, molo. Piękna panorama, można sobie pospacerować. Także jest przyjemnie, piasek jest ciepły, no i wybraliśmy, nie było, jak żeśmy jechały, nie było takiego korku, także jest naprawdę wspaniale. Czy są Pani tutaj pierwszy raz, czy po raz kolejny? Nie, my tu jesteśmy stałymi bywalcami, także tutaj, o, proszę. Bardzo lubimy Mielno i bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać na wypoczynek, łapać jod, nasz polski Bałtyk jest wspaniały. Co prawda, no, temperatura wody nie jest taka jak w Morzu Śródziemnym, ale jest bardzo czysty i woda jest bardzo czysta, o bardzo niskim zasoleniu, także... Jakie znalazła Pani atrakcje dla siebie i dla dzieci? Dla dzieci wiele atrakcji możemy tutaj znaleźć. Parki linowe, sporty wodne wszelkiego rodzaju, czy nad morzem, czy nad jeziorem Jamno, rejsy stateczkami. Bardzo wiele atrakcji jest, także polecamy. Bardzo. Fajne miasto, można się bawić nad morzem, budować zamki z piasku. Lubisz tutaj przyjeżdżać? Słucham? Czy lubisz tutaj przyjeżdżać? Tak. Rzadko tutaj jestem, ale bardzo lubię. I które atrakcje najbardziej Ci się spodobały? Chodzenie po morzu. A woda jaka? Chyba zimna raczej. Tam nie ma gorszej wody. Nie mogę, kurde. Jak spędzają Panie długi weekend? No niedawno przyjechaliśmy. A skąd Panie przyjechały? Z Poznania. Dlaczego wybrało Panie akurat Mielno? Dlaczego? Ze względu na dietę. Tak, przyjechałyśmy pochodzić, poodpoczywać. Co przyciągnęło Pani uwagę do tego miejsca? Fajne wczesy odchudzające. Jesteśmy zadowolone, pogoda dopisała, imprezy. Woda dzieje się. Zimna. Ja weszłam. Przepraszam bardzo, ja weszłam. Jako jedyna. Czyli, bo słyszeliśmy, że jest ciepła, czy jest jednak zimna? Zimna. Zimna jest. Zdecydowanie. Ja nie takim człowiekiem, że ja się niczego nie boję. Dla mnie ryzyko. Czy Mielno cię nie niszczy? Nie! Mnie nic nie. Nie wiem, czy nas może cię zniszczyć jeszcze. Przejazdem, kamperem. Ale miło. Aby miło. Dlaczego wybrali Państwo akurat Mielno? Mielno od 25 lat? Tak, my tak. Także spędzaliśmy czas, a w tej chwili objeżdżamy. Po prostu kamperem objeżdżamy cały. Wybrzeże. I na ile Państwo tutaj goszczą? Tutaj no... Drugą dobę. Druga doba.
A skąd państwo przyjechali? Ze znajomymi, drugim kamperem. Skąd? Z Małopolski, pod Krakowa. Olkusz. I co przyciągnęło państwa uwagę właśnie do Mielna? No, po sentyment. Dwóch latach. Po dwóch latach to nowa promenada. Jest. Dwa lata? Dwa lata nas nie było tu. No tak. Ale dwa lata trwała budowa. I jesteśmy, tak, jesteśmy zaskoczeni całą. Że jest lepiej. Tylko jeszcze, jakbym chciał dodać, ten chodnik na głównej alejce powinien się poprawić. Cała droga, tak. No. My nazywamy to patatajka, także. Ogólnie jest fajnie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Malutka jest.